Wiecie, co ja tu mam? Nie, ja wiem, że serce, to już tak w Weselu Wyspiańskim. Tu mam prawo jazdy, którego strzegę teraz jak oka w głowie, bo się teraz tak nagle porobiło. Kiedyś, żeby stracić prawo jazdy, trzeba być bandytą nie lada. Dzisiaj możesz, no też jest niezły awanturnikiem, jak przekroczymy 50 na mieście, ale te prawo jazdy bardzo łatwo może wyfrunąć z naszej kieszeni i go nie ma. Powiem wam jedną historię. Zwiększyła się chyba liczba kontroli. Fakt, że policjanci rzucają się lawinowo. Jak byli nietrzeźwi, to oni tych nietrzeźwych łapali natychmiast i to było najważniejsze. W związku z tym liczba tych nietrzeźwych była ogromna. Teraz mają szybkość, to zostawili tych nietrzeźwych, to łapiemy teraz przy okazji tych, którzy są związani z nami szybkościowo, czyli tych, którzy przekraczają prędkość. Ciekawy jestem. Zobaczcie, ile to kontroli było i ile jest. Co na to Janosik, który to sobie oblicza na co dzień. Zespół Janosika sprawdził ilość kontroli drogowych, jakie miało miejsce w weekend przed wprowadzeniem zmian i po wprowadzeniu zmian. Porównaliśmy dwa długie weekendy. Z jednej strony weekend majowy, z drugiej strony weekend czerwcowy. I tak, w weekend majowy zarejestrowaliśmy 1322 potwierdzone kontrole drogowe. Natomiast w weekend czerwcowy zarejestrowaliśmy 1673 potwierdzone kontrole drogowe. To jest bardzo duży wzrost, o ponad 25% więcej kontroli. Kiedyś byłem strasznie zmęczony, wracając z pracy do domu i powiedziałem sobie, ludzie kochani, zawsze jeżdżę, tak patrzę, gdzie to fotoradar, gdzie to jakaś kontrola, gdzie to... I nagle powiedziałem, a ja to mam wszystko w dupie. To wszystko mam w dupie. Po prostu jadę zgodnie z przepisami. Słuchajcie, czy wiecie, jak się ogromnie wyluzowałem, nie muszę się rozglądać na prawo i lewo, ile percepcji kierowcy ginie wtedy, kiedy kierowca nie patrzy na drogę, czy coś grozi, tylko gdzie jest policja, w jakich krzakach się jest policja, ile razy muszą patrzeć gdzie indziej niż tam, gdzie trzeba. W związku z tym jadę sobie i mam to wszystko. Spróbujcie, w nosie mam. Naprawdę, jadę sobie zgodnie z przepisami i wiecie, co mogą, o, tyle zrobić. To naprawdę pomaga czasami w życiu.